Mennica i rabusie. Później mówiono, że ludzie ci nadeszli od zachodu, od bramy poznańskiej. Wcześniej rytmiczne skrzypienie kół wozu zaanonsowało ich przybycie na przedmieście Chwytowo. Działo się to w lipcową sobotę roku pańskiego 1623, około godziny 4 po południu. Pierwszy zobaczył ich Jan Krampiewski, właściciel miejscowej oberży. Chłodził się właśnie w cieniu rozłożystego orzecha przylegającego do niej, uciekając przed zwiastującym rychłą burzę upałem. To pewnie niemiłosierny skwar sprawił, że po gościńcu poruszali się tylko oni. Tumany kurzu wzbijane przez podróżujących w okamgnieniu oblepiały czarny wehikuł i osiadały na lśniących od potu czterech siwkach, do którego były zaprzężone. Wóz zatrzymał się przed oberżystą, a Krampiewski mógł się bliżej przyjrzeć nieznajomym. Na koźle siedział wyrostek, z tyłu natomiast osobliwa para ubranych według niemieckiej mody mężczyzn. Byli tak różni od siebie, jak tylko noc może różnić się od dnia. Jeden mały i gruby, natomiast drugi wysoki i chudy. Jedyne, co ich łączyło, to jasne, krótko przystrzyżone brody. Później już nie pamiętał, który pierwszy rozpoczął rozmowę. Poprosił o butelkę absyntu dla zdrożonego konia, któremu dolegała kolka, i nocleg dla całej grupy. Krampiewski z radością wysłuchał prośby nieznajomego. Interes ostatnio szedł kiepsko, konkurencji przybywało i coraz częściej łapał się na tym, że spoglądając na swoją gospodę, myślał wyłącznie o tym, ile by można za nią dostać. Tylko z czego by żył, gdyby zerwał z karczmarstwem i gdzie by mieszkał. Teraz, choć ubogo, to jednak jest gdzie głowę w cieple położyć, a i grosza na czarną godzinę trochę odłożyć. Niewiele tego, ale zawsze na początek się nada. Ludzie powiadali, że u mincarzy dobrze płacą. Wiodło się mennicy, wiodło mincarzykom, szczególnie od czasu, gdy mistrz Jakub wziął ją pod swoje skrzydła. Ten sprytny Fryzyjczyk tak się wkradł w łaski króla jegomości, że niektórzy powiadali, iż bogatszego w Bydgoszczy nie znajdziesz. Pod takim majstrem trzos na pewno pusty nie bywa. Próżne jednak marzenia. Krampiewski wiedział dobrze, że prędzej Twardowskiego w swojej karczmie będzie gościł, niż dostanie pracę w mennicy. Nie zna się przecież na tym, a poza tym zazdrośnie strzegli mincarze dostępu do swojego grona. Na wspomnienie Twardowskiego karczmarz delikatnie się wzdrygnął. Dobrze, że jego karczma to nie Rzym, bo dwaj nieznajomi, a w szczególności ten chudy, ze swoim czarnym wozem i olśniewającej urody czterema siwkami, jak nic uchodzić mogli za piekielnych posłańców. Tymczasem przystał na ich prośbę. Dla przybyszów miał wolną izbę, a konie na popas stanęły w niewielkiej stajni. Wydając dyspozycję swojemu parobkowi, wysłuchiwał jednocześnie wielce gadatliwego grubasa. Mówił jak za dwóch, bo jego chudy kompan, ponury i zasępiony, z rzadka tylko wyrzucał z siebie kilka niezbędnych słów. Jak gdyby na grubego towarzysza scedował wszelkie przemowy. I tak Krampiewski dowiedział się, że celem ich podróży do Bydgoszczy była krótka wizyta w mennicy, aby podjąć trochę grosza, a następnie udają się na słynne w całej koronie targi gnieźnieńskie. A że im pilno, to dlatego nie zajechali do miasta, tylko w Chwytowie stanęli. Zaiste spieszyć im się musiało, albo chcieli swoje sprawy jeszcze przed nadciągającą burzą ułożyć. Bo ledwo w gospodzie stanęli, a już chudy jegomość
ruszył w stronę miasta. Grubszego zostawiając z gospodarzem i w towarzystwie nielicznych miejscowych biesiadników. Ten nie ustawał w swoim gadulstwie, pił i bawił się w gronie obecnych, choć wprawne i trzeźwe oko wychwycić mogło u niego dobrze maskowaną nerwowość. Często zrywał się ze swojego zydla, nie mogąc usiedzieć na miejscu. Przychadzał po karczmie i raz za razem wychodził na zewnątrz, wypatrując na gościńcu swojego towarzysza.